Dzwoni morda trąba, mówi John, dawaj nutę. Hej, Mr. John. Mówi Mr. John, jednak dawaj klepie kupę. Co? Ludzie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Tym razem jesteśmy w podróbce Pupi, nie Popluti tym razem. Jest to gra, która jest ponoć bardzo podobna do Pupi Popluti, ale nie jest prawdziwą grą Pupi Popluti. Więc będziemy pluć, ale nie na Popluti, tylko na nie Popluti, to Popi. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, tak jak ja rozumiem angielskie napisy w grach horror. W takich grach, które nie są jakieś super zweryfikowane, trzeba uważać na każdy moment, bo nie wiadomo, czy nam coś nie wyskoczy. Zobacz, jak to wygląda, mam aparat fotograf, dzień dobry. Nie mogę tak na jednym wdechu, bo mi się kręci wydechu w głowie. To jest aparat? Ja pierdzielę. Przybliżenie mamy w aparacie. Czat, możemy dzisiaj klikać zdjęcia. Lol, ej, ale w ogóle zobaczcie, jakie to jest podobne. W sensie kolorystyka, nawet te podłogi takie same, kafelki. To można stąd wyjść? Chcielibyście, bym wyszedł z gry i koniec? Czyli zamieniamy się dzisiaj w rolę fotografa, będziemy robić fotki. Uśmiech? A, już jest uśmiechnięty. To jest ten ziomek, któremu nie trzeba mówić uśmiech dla sesji fotograficznej. Proszę bardzo, foteczka. Wajchę ciąg za wajchę krąg! Co jest, czy ja mogę... A, E, trzeba E kliknąć. Otwarłem wielkie wrota, czy ja muszę coś stąd wziąć? Ten ziomek tutaj jest, bawi się dobrze, a my jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Takie wielkie posągi też były w Pupi Popluti 1, nam chapter 2, 1. Kolejne zdjęcia możemy zrobić, ale tutaj nic nie widać już. Cool, yeah, it's cool. W ogóle czemu to pomieszczenie jest takie creepy, very creepy. Ten już też jest dużo większy. Jakby się wszystko powiększyło, bo że weszliśmy do... Wielki pokój XXL! Latarkiem! Aha, latarki, której nie da się używać. Świetnie, dziękuję. Wodospad w ogóle, nie wiem, tutaj chyba twórca gry pomylił biomy, że tak powiem. Można otworzyć drzwi? Nie można otworzyć drzwi, czyli trzeba tutaj myśleć. Napijmy się wody, deszczówki. Ty! Guzik! Nie widziałem tego gaśnicą! O jedy, to mi się wszystko przyda! Jakby coś tam wyskoczyło, to gaśnicą na łeb. Patrz no, guzik! Aha, ja to otworzyłem. Nawet nie było żadnego dźwięku, że to się otwiera chyba. I ten pokój też jest tak podobny! Czy jakby miał déjà vu? WDŻ, to ja klikłem? Mam nadzieję, że tak, że to byłem ja. Nie chciałbym mieć tutaj żadnych przygód. Press left mouse to use a wand. Nie wiem, co to wand, ale wiem, co to press mouse. Klikłem myszkę. I co dalej? On wygląda, jakby miał mi na łeb wyskoczyć. Czy ja to mam podejść do niego? Want and then doors, czyli co? A może teraz? A może... Czemu ja nie mam jego twarzy na podglądzie? Teraz była! Ale to jest... Coś się otworzyło! A to ty! Wiedziałek, że mi wyskoczysz! Ale nie wiedziałek, jak mi wyskoczyłeś, jakby... Wiedziałek, ale nie wiedziałek. Wiedziałem, ale nie widziałem. O, siema, cześć, cześć! No nie otworzyłem, open one! No, no, klikom! No, left, land! A może te drzwi? Ja wszystko słyszę. Popluti. Press F to flashlight, czyli będziemy mieć w końcu latarkę! F? Klikam F? Co to? Aha, czyli na to muszę kliknąć. Czy na co muszę kliknąć? No, mam wrażenie, że ta gra jest jakaś niedorobiona. Coś się wydarzyło? No, klikam ze te zdjęcia, klikam E, nie... O, wziąłem! Ty! Mam ruczkę magiczkę! Okej, zaklęcie nie zadziałało. Krucjatus! Czyli co, mamy wrócić? A wiecie, z czym się wiąże wracanie? Przepraszasz. A dobra, F-ką klikam latarkę, no to włączmy, baterii tu nie ma. Klik, F. Nie mogę zaczarować twoich kolan, niestety. A ciebie? A ciebie? Drzwi mogę czarować! Super, mogę sobie otwierać drzwi, nie? Przygotowany jestem. Zawsze, wszędzie, dzień dobry. Idziemy przez tunele. Tu nam coś na ryj wyskoczy. What does the fuck say? Kringi dingi. Ej, coś ci tam było? Czy mi się wydawało? Jeden to switch kamera, dwa to switch wand. Aha, wand, czyli czarodziejka, tak to nazywajmy. Gdzieś przeszedłem, ludzie.
gdzieś my są. Okej, już wiemy co robić. Jesteśmy w jakimś wesołym miasteczku. Powiedziałbym wesoło, ale nie jest mi wesoło. Chociaż wszedłbym na konia. Super, karuzela, całe życie o tym marzyłem. Coś się otwarło chyba. Jak stąd wyjść jestem? Best friend, jest... Okej, czyli jakaś wielka postać była naszym najlepszym przyjacielem. Ja pierdzielę się, niedźwiadka przestraszyłem, ciary! Ciary, mam sędzie. Flash the eye? Aha, czekaj, jedynka. Jedyneczka, jedyneczka. I co to dało? Do kulek można wejść! Nie było aż tak źle. Ja wiem, że po mojej reakcji było widać, że było tragicznie, ale trochę przycięło mi tą grę, dzięki Bogu. Weźmy wand i sprawdźmy wszystkie drzwi. Raz, nie ma. Dwa, nie ma. O, o! Jest, dobra! Usłyszałem dźwięk otwierających się drzwi. Co to za pokoje? Play the town down. Ale czekajcie, po kolei zróbmy. Sprawdźmy, czy jeszcze coś jest otwarte. Po kolei zróbmy i poszedł do innych drzwi. To też nie da się. Tutaj w ogóle są jakieś przyciski, tablice. O, to jest wiedza, którą wyniosłem ze szkoły. O, ale wielkie przyciski. Ej, aż bym tak se kliknął, tak. A może aparatem trzeba kliknąć? O. Nie zdjęcie kliknąć. A, dobra, Okej, czyli jakiś kod. Tu jest bardzo dużo kolorów w tym pokoju, więc musimy chyba je powtórzyć. Ale to co, to chodzi o tą kolejność? Czekaj, co? Zdjęcie? Robię fotę, tobie też zrobię uśmiech. On jest jakiś nieszczęśliwy. A ty jesteś szczęśliwy? Ty jest szczęśliwy, taki głupeczek. A ty jest... Ej, właśnie! Zapomniałem, że ja oczy muszę klikać! Czerwony! Tylko właśnie pytanie, czy stąd kolory, czy stąd? I od którego zacząć? Może od zielonego? Zielony, czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy. Zielony, czerwony, niebieski, pomarańczowy. To jest żółty w ogóle! Nie, chyba źle to zrobiłem. To nie jest do zapamiętania, może tu coś jeszcze jest. Skakanka. Dziwne ta skakanka, jakaś obgryziona albo to kabel. Czy ja tu coś jeszcze znajdę? Halo! Hej! Radio mam! Hej, hej, I was only listening. Listen to me. Proszę, posłuchaj mnie. Escape out of itself. Escape to... And that thing is trying to escape. Go to the maintenance room and close all the doors. Quick! Quick, szybko. The code is green. Zielony, czerwony, niebieski, różowy. Zielony. Dalej nie pamiętam. Zielony, niebieski. Źle, kur. Zielony, czerwony, niebieski, żółty. No kurde! Mogę jeszcze raz, błagam, dajcie mi to, że odpalić. Green, red, blue, pink, yellow. Green. Blue, red, pink, yellow, a nie yellow, pink, pink, yellow. Green, red, blue, pink, yellow. O! Mam drzwi! Hello, mother flowers! Flash debil. Jaki bir? Czekaj, bo tu jest strasznie się zrobiło. Flash debil. Coś... Ja przegrałem? Przecież sflaszowałem debila. Ale to czekaj, to gdzie ja mam iść teraz? Bo ja tutaj przyszedłem i czemu byłem obrócony tam? No ty kurde, ty tutaj byłeś. Dobra, czekajcie, bez słucha. Ja bez słuchawek muszę to zagrać, bo nie ma chyba innej opcji, wiecie? Muszę zdjąć ten śliniak. Skoro jestem ustawiony kamerą tam, to pójdę tu i tutaj będę robić zdjęcia, bo on stąd wyskakuje, tak? Flash debil! Debil flash! Dobra, te drzwi się dalej nie otwierają. Czy on mi tutaj nie? O nie! Czy jak on wyjdzie stąd, to tutaj będzie robić. Idzie, patrz! Przepraszam, nie. On pierw wychodzi zawsze z tej strony. Ja się oddalam i nie panikuję przede wszystkim. Jest tu, pa, pyk! No był flashlight! Jest flashlight, on na torach jeździ. On jest... Kurde, jak on szybko. Ej, najlepiej wszędzie klikać chyba. Nie mam tak często.
Łatwi kurde! Ja nie wiem, klikam wszędzie, ludzie, jak widzicie. Jest to kurde! Wypier papier mi stąd, kurucy Findelfax. Łatwi kurde! Ostatni moment, no jak stąd uciec? Łatwi kurde! Co jest? Bo ten miś nie dosyć, że jest szybki jak skurcie pieczęć, chociaż nie jest aż taki szybki jak mi się zdawało. Jak się tak... Aaaa, ty kurde, jest szybki skurcie pieczęć! To będzie trwać przecież całe życie! Kurde, nie wytrzymam, nie gram w to! W sensie gram. Dobra, ostatnia szansa, obiecuję. Serio, jak teraz mi się nie uda, to pieprzę tą podróbkę. Naprawdę, bo to, wiecie, to... Ach, szkoda szczępić ryjocha. I patrz, i teraz idzie wolno, ale nagle gdzieś mi tak wydupia. I patrzcie, jak szybko, widzieliście? No i... Ty kurde! No... Alt F4, dziękuję. Panu podziękuję. Najgorsza gra, jaką w życiu grałem. Ja muszę ludzi oglądać słodkie kotki, wiecie? Jak się zdenerwuję, to kotki mi pomagają. 20 minut uroczych kociąt! A jest na przykład piosenka o kocie? Jest! Piosenka o kotach, kuzyn! Tek kotek nazywa się Kropek, potek sobie pływa, co boi się wody. Potek kotek dostał na prezent młotek. Cieszę się, że znalazłem tą piosenkę. Myślę, że ASMR w tym przypadku będzie najlepszą terapią dla nas na nasze nerwy. Poza kotkami oczywiście, fajnie sobie też ASMR zrobić. Czyścimy stopy. Jeśli jecie, coś spożywacie, smacznego wam życzę, niech życie będzie piękne. Usuń ziemię spod paznokci. Usuwamy ziemię spod paznokci. Tak jest, to właśnie chciałem dzisiaj robić. Tak, odpalając to i topie, spodziewałem się, że wylądujemy na czyszczeniu stóp. Świetnie, obcinamy paznokietki, ale zobaczcie, jakie to jest satisfaction. Oj, prysz do wyciśnięcia na stopie również będzie. Nie wiem, co to jest pustules. Dżazgę, gwoździa, czy tam dżazga, nie wiem. Okej, trzeba teraz rankę tutaj zalepić. Jest jeszcze jakaś ranka? Aha, dobra, ranka na skórze, tutaj. Musimy dać jeszcze opatrunek. Golarka do stóp! Ale to jest satisfaction! Zobacz, to jest najbardziej satisfaction ze wszystkiego! Ja chcę mieć taki sprzęt, będę ludziom golić stopy. Moisturizing. Okej, wiadomo, trzeba odkazić tutaj stópki. O, a wygląda już tutaj na takie pachnące, aż by się chciał tak oblizać te stopy. Co ty właśnie powiedziałeś? W życiu bym tak nie chciał zrobić, ale jakoś to ze mnie wyszło. Nie wiem czemu. Co ja powiedziałeś?